raz pierwszy rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego Wilno uczciło w nowym mauzoleum powstańców na Rossie. Co prawda Litwa dołączyła do powstania nieco później, dlatego w litewskiej historiografii używa się określenia Powstanie 1863 roku, ale z inicjatywy Ambasady Rzeczypospolitej przedstawiciele polskich organizacji oddali hołd bohaterom w dniu wybuchu powstania w Królestwie Polskim. Byłoby dobrze, żeby to miejsce stało się też w jakimś sensie natchnieniem tutaj dla ludzi, żeby organizować również takie szlaki śladami powstańców styczniowych, żeby również młodzież litewska, szkoły litewskie mogły się tym także zapoznać. Więc to mam nadzieję, że ten pogrzeb i to miejsce przyczyni się tu też do odnowienia pamięci o Powstaniu Styczniowym i do wsparcia różnych inicjatyw miejscowych. Odnaleziono na górze zamkowej szczątki powstańców, w tym też przywódców Zygmunta Sierakowskiego i Konstantego Kalinowskiego, złożono w dawnej kaplicy cmentarnej zaledwie przed 2 miesiącami. Ta wyjątkowa uroczystość ponownie, jak przed 150 laty, połączyła Polaków, Litwinów i Białorusinów. Być może w przyszłości także powstańcze rocznice będą obchodzone wspólnie, ale tym razem na Rossie zgromadzili się wyłącznie Polacy. Ten dzień, żebyśmy wspólnie tutaj przyszlibyśmy i składalibyśmy wieńce. Ja rozumiem, że to jest pierwszy taki ten dzień wybuchu powstania, rocznica tuż po tym pochówku, ale no, jestem tutaj przekonany, że w następnym roku musimy to wspólnie z tymi organizacjami litewskimi i przede wszystkim te społeczne organizacje polskie, ale również nasi posłowie na Sejm muszą tu przyjść i złożyć wspólnie te wieńce. Upadek Powstania 1863 roku przypieczętował ostateczny rozpad dawnej Rzeczypospolitej na ziemie polskie, litewskie, białoruskie i ukraińskie. Represje carskie, a na Litwie były one najbardziej dotkliwe, najmocniej uderzyły w litewskich Polaków. Rozpoczęła się planowa i przymusowa depolonizacja dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dziś już tylko na Wileńszczyźnie Polacy stanowią zwartą społeczność, wciąż stawiającą opór rusyfikacji i lituanizacji. Mój dziadek też był w tym powstaniu 1863 roku. On nawet jeszcze był niepełnoletni, ale tylko szkoda, on w 14 roku zmarł, nie dożył wolnej Polski. Але завжди то була така традиція родинна, що дядок Фердинанд повстанець і так далі. Są to korzenie bardzo wielu rodzin, szczególnie tutaj. Bardzo wiele rodzin w tym czasie zostało a to pozbawionych majątku, a to wysłanych na Sybir, co potem skutkowało bardzo dużymi zmianami społecznymi na tych terytoriach. I o tym wszyscy pamiętamy. I też jakoś w naszej wyobraźni ona bardzo silnie istnieje. Ten obraz powstańców, lasu, potyczek. Marzenia powstańców o wolnej Polsce zrealizowały dopiero kolejne pokolenia. Osobowość Józefa Piłsudskiego została ukształtowana właśnie przez kult Powstania Styczniowego. Po latach szczątki jego idoli, Sierakowskiego i Kalinowskiego, symbolicznie złożono kilkadziesiąt metrów od miejsca, gdzie spoczęło serce marszałka i prochy jego matki, cichej uczestniczki powstania. Люди ці були нераз на тим цмінтарі, де сон кров повстанців. У тих повстанцях не раз мовило, і скоро там були охотниці повстання, жоден побор, всі були охотниками. Так само в Самброні Віленській теж були охотниці. І це повстання інспірувало, захисало до вальки дуже вілю жолнежі, так само і легіоністів, так само самоброни, і так само теж жолнежі армії краєвої. Na swój sposób oddaje hołd powstańcom styczniowym wileńska młodzież patriotyczna. Pod hasłem Krew Wolności już po raz czwarty zorganizowała ona w Domu Polskim akcję honorowego krwiodawstwa, zapraszając do udziału w niej wszystkich Wilnian, a przede wszystkim młodych Polaków. Chcieliśmy w jakiś ciekawy sposób uczcić powstańców i stwierdziliśmy, że kwiaty na Rosach to jest już przytarte i dlatego podeszliśmy do tematu z innej strony, stwierdziliśmy, że jak oni przelieli krew za nas, to my teraz przelijemy krew dla tej ludności, która tu mieszka obok nas. Znaczy co najmniej musi napłynąć krwi 400 ml. Jakoś chce się po prostu pomóc, jeżeli jest taka możliwość, to czemu by i nie? Jeżeli żołnierze jednak oddawali za nas krew, to
My natomiast też musimy jakoś odwdzięczyć jej w taki sposób, że oddajemy krew dzisiaj, możemy uratować nawet trzy życia. Myślę, każdego człowieka jest taki obowiązek. Inicjatywę Wileńskiej Młodzieży Patriotycznej bardzo popiera Litewskie Narodowe Centrum Krwi, gdyż ostatnio coraz częściej brakuje życiodajnego płynu, szczególnie rzadszych grup, a te 450 ml bardzo często ratuje życie. Często jesteśmy mocniejsi niż nam się wydaje i cieszę się, że młodzież znalazła bardzo dobry pomysł na upamiętnienie bohaterów, którzy przelewali krew w walce za naszą wolność. Dziś, ciesząc się czasami pokoju, dobrobytu, młodzi ludzie także pamiętają o innych, żyjących często tuż obok nas, a jakże potrzebujących pomocy, tej niewielkiej cząstki nas, którą możemy dzielić się regularnie. W tym roku dawcami krwi zostało około 30 osób, gdyż nie każdy zgłaszający się spełniał określone kryteria. Jednak wielu zrobiło to po raz pierwszy i organizatorzy nie tracą nadziei, że w przyszłości wraz z popularyzacją wiedzy o powstaniu coraz więcej młodych Wilnian zdecyduje się właśnie w ten sposób uczcić bohaterów i krew przelaną za wolność w 1863 roku. Staram się każdego roku też przy okazji oddać tu krew, czasem też jeszcze latem idę oddawać. I nie jest to straszne, wiem, że zawsze mogę komuś pomóc i później te ludzie, które wokół mnie gdzieś chodzą, to możliwie chodzą dzięki temu, że kiedyś oddałam krew. Polska i Litwa należą do europejskiej czołówki pod względem liczby świąt i dni wolnych, ale na Litwie wciąż nie ma oficjalnego dnia babci i dziadka. W tym roku grupa posłanek litewskiego Sejmu zgłosiła propozycję, by takie święto obchodzić w pierwszą niedzielę września. Tymczasem Polacy na Wileńszczyźnie Dzień Babci i Dziadka już od lat obchodzą zgodnie z polską tradycją w styczniu. Co roku staramy się obchodzić Dzień Babci i Dziadka. Dzieci zawsze bardzo chętnie do tego święta się szykują, kochają babci i dziadków chyba, no nie powiem, że mocniej niż rodziców, ale więź z babcią i dziadkiem jest taką jakąś specjalną więzią. Szkoła przedszkole Wilia obchody tego święta przeniosła nawet do sali Domu Kultury Polskiej, bo we własnych murach trudno by było pomieścić wszystkich dziadków i babć, dla których milusińscy przygotowali specjalny koncert. To jest bardzo ważne dla dzieci naszych, dla naszych wnuków, bo to kształci dzieci, wychowuje w tej naszej polskiej kulturze. Święto babci to nie tylko okazja do obdarowania ich popisami młodych talentów. Wnuczęta pamiętają także o drobnych upominkach. A co najchętniej dostałby w prezencie dziadek? Młotek, czy tam jeszcze coś takiego ciekawego. On by ucieszył się, jeżeli coś ci zrobić swoimi ręcami. Pocałunek. Dzisiaj znaną bajkę nam przedstawi wspaniałych maluchów gromada. Na Wileńszczyźnie święto babci dziadka ma szczególny wymiar, bo właśnie starsze pokolenie najbardziej troszczy się o przekazanie swoim wnukom polskości, polskiego języka i tradycji, co wymaga często nie lada dyplomacji, na przykład w rodzinach mieszanych. Dzień babci i dziadka nabiera w tym układzie strategicznego znaczenia, bo jest okazją nie tylko do umocnienia więzi rodzinnych, ale też do przypominania maluchom o ich pochodzeniu. Czasami dziadków widzimy częściej niż rodziców, bo rodzice są zajęci, pracują, czasem babcia zabiera, przyprowadza, czy dziadek zabiera, przyprowadza do przedszkola, więc to nie ma tak, że przypominamy tylko tam czasami. Dziadki są ciągle obok, oni zawsze są, czy dziś, czy jutro, ale zawsze obok dzieci. W czasach totalnie zapracowanych rodziców dziadkowie mają często większy wpływ na wychowanie najmłodszego pokolenia, ale powiększa się też przepaść technologiczna między dziadkami a wnukami. Jeżeli jednak babcia nie zainstaluje wnukom najnowszej aplikacji lub gry komputerowej, to jednak własnym przykładem może przekazać im znacznie bardziej przydatne umiejętności. Czyta książkę, gotuje, pieczy blinki, robi torty, wyszywa, albo gotuje, albo patrzy telewizor.
rękę w górę jeszcze raz na czwartaków teraz. Oto babcia i dziadek tyle miłości daje wnukom, którzy nie zdążyli dać swoim dzieciom, bo chyba swoje dzieci mieli pracę. Jesteście teraz jeszcze pracujemy, ale to wszystko inaczej. Odczuwasz w sercu wszystko inaczej, niżeli swoje dzieci. Babciu mila, babciu droga, ja bez ciebie żyć nie mogła. Tak bez ciebie kwiatek schnie, tak mnie jest bez ciebie źle. Wytańczyć palmę Polką lub Mazurem? Dlaczego nie? Dla uczestników 6. już turnieju tańca polskiego o palmę Wileńszczyzny nie trzeba tłumaczyć, o jaką palmę chodzi i jak się przygotować do rywalizacji wzorowanej na turniejach tańców towarzyskich. Ale zamiast rumby czy walca królują tu kujawiaki i krakowiaki. Jeszcze kilka lat temu taki turniej w Wilnie był absolutnym nowum, a dziś już do konkursu staje prawie 140 młodych ludzi z Wilna i Wileńszczyzny. Niezmiernie się cieszymy, że nasza młodzież nie siedzi w komputerach, a uczęszcza do zespołów, bierze udział w turniejach, tym samym pokazując, jak kochamy polską kulturę, jak kochamy tańce i w ogóle, co nam w duszy gra. O palmę Wileńszczyzny młodzi tancerzy rywalizują na parkiecie Domu Kultury Polskiej w Wilnie, ale organizatorem turnieju od lat jest Centrum Kultury w Niemęczynie i zespół tańca ludowego Perla z tegoż miasteczka. Zachęcają oni także inne zespoły do popularyzacji tańców narodowych w formie towarzyskiej. W starszych kategoriach wiekowych tancerzom z Niemęczyna nie było jednak równych. Lepiej zawsze mogło być. Ale moim zdaniem, że udaliśmy wszystkie swoje siły, tak. No to jest satysfakcja, to widać, że praca jest zrobiona dobrze, że widać, że w dobrym kierunku pracujemy, znaczy. Laureaci pierwszych edycji turnieju tańca polskiego dziś często występują już w roli instruktorów przygotowujących kolejne pary. Za każdą parę ja przeżywam też tak samo jak ze siebie, jakby wychodziłaby na scenę, a nawet powiem tak, że bardziej wewnątrz chyba przeżywam za tych, kogo szykowałam, a nie kiedy sama. Trzecie, czwarte. W kategorii wiekowej od 7 do 9 lat rywalizacja między zespołami była bardziej zacięta, wszak obok tancerzy Perly w turnieju startowały także pary z innych dziecięcych zespołów, takich jak Jutrzenka, Ojcowizna, Przyjaźń czy Jawor. Pierwsze i trzecie miejsce wśród najmłodszych zdobyły pary ze Świtezianki, jednego z najstarszych polskich zespołów dziecięcych na Litwie. Ale to trzeba było bardzo dużo trenować, żeby popaść na pierwsze miejsce. To nie mogliśmy sobie tego wyobrazić, że możemy zająć któreś miejsce. To bardzo wielkie uczucie, wielka radość. Niesamowite wrażenie, oczywiście. Już raz się nam powiodło kiedyś, przed paroma laty. Też pierwsze mieliśmy miejsce, no i chyba ta nasza pierwsza kategoria jest szczęśliwa dla Świtezianki. Popisy młodych tancerzy z Wileńszczyzny oceniała komisja złożona z choreografów, którzy także w Polsce organizują i oceniają podobne turnieje. I zdobywcy palmy Wileńszczyzny zdaniem specjalistów prezentują się nie gorzej od rówieśników z Polski, a poziom turnieju z każdym rokiem jest coraz wyższy. Czwarta. Podziw dla organizatorów przede wszystkim i wszystkich wykonawców, opiekunów, trenerów, no jak również no, zazdrość taka, że tak niby daleko od kraju, jakby nie było za granicą, a te polskie tańce coraz lepiej i ładniej są wykonywane. Zasługa w tym nie tylko choreografów, którzy angażują się w pracę indywidualną, ale i rodziców, wszak przygotowanie do turnieju to dodatkowe zajęcia. Gdy dzieci tańczą w zespole, to nie tańczą w zespole, a tu potrafią być liderami, inne wyzwania, taką uczą się zdobywania pewności i też mogą wykazać się bardziej i popatrzeć na innych. Tym razem przeżywamy to przyjemne uczucie, że nasze dziecko jest na scenie, że my podtrzymujemy, że oni cieszą się też również z tego, że my jesteśmy razem z nimi. No, każdy występ dla nas jest święty. To po prostu siedzi w naszej naturze, w naturze Polaków. To nas odróżnia od innych nacji. A polskie tańce, tak jak się przyjęło, są wspaniałymi tańcami, które są niepowtarzalne wręcz. Tym się charakteryzujemy. To pozwala zaznaczyć naszą tożsamość, jak to, że jesteśmy wspólną narodowością. To nas łączy.
Życzymy więc zdobywcom tegorocznych Palm Wileńszczyzny kolejnych sukcesów i godnego reprezentowania Wileńszczyzny także na turniejach w Polsce.